Pierwsza taka rzecz, którą możemy oceniać już teraz, kiedy zszedł śnieg, ale także myślę, że spokojnie możemy też z tą oceną poczekać do początku kwietnia, dlatego że wymrożenia, bo o nich będzie na początek mowa, one zdarzają się również niestety w marcu, w momencie, kiedy mamy kilka dni bardzo ciepłej pogody, jest prawie 15 stopni w ciągu dnia, to po prostu ta trawa dostaje impuls i bardzo szybko startuje nam, jest taki fajny impuls do wzrostu, natomiast kiedy w nocy przychodzi mroźna temperatura, no to niestety mogą pojawiać się lokalne wymrożenia. I jeśli mówimy o wymrożeniach, to udając się na użytek zielony, oceniamy przede wszystkim ilość martwych roślin. Bardzo łatwo jest to sprawdzić, próbując wyrwać taką trawę z korzeniem. I tak naprawdę, jeśli korzeń jest biały, to znaczy, że ta trawa żyje. Ona mogła być zaatakowana przez na przykład pleśń śniegową, o której sobie zaraz powiemy, ale w momencie, kiedy taki korzeń jest wodnisty, przezroczysty, no to może świadczyć o tym, że niestety ta trawa, która z wierzchu wydaje nam się martwa, faktycznie w środku również jest martwa i nic z niej nie będzie. Także to jest taka szybka ocena, pierwsza ocena, którą możemy zrobić, a więc wymrożenia. Oceniamy ubytki w runii i decydujemy, czy ta ilość wymrożeń jest na tyle duża, że musimy przeprowadzić podsiew, bądź jest aż tak bardzo duża, że niestety, ale musimy taki użytek zlikwidować i przesiać na nowo. Mam nadzieję, że w tym roku te opady śniegu były w całym kraju, i co spowoduje, że tych wymrożeń nie będzie. Mam taką nadzieję, podobnie pewnie jak i Państwo, że te użytki zielone dobrze przetrwały zimę, więc tej decyzyjności o podsiewie czy o siewie nie będziecie Państwo musieli ponosić. Tak to wygląda na polu zazwyczaj, że te martwe rośliny, one nie zawsze są martwe, tak jak powiedziałem, łatwo to ocenić i dzięki temu mamy szerszy obraz tego, jak ten nasz użytek przetrwał zimę.